Filip, ciebie jako byłego Arkowca ta porażka z Lechią chyba boli jeszcze bardziej. No dokładnie, boli mnie dwukrotnie, może tak powiem. Była ta czerwona kartka dla Maćka Wilusza, czy nie? Nie wiem, nie widziałem tej sytuacji, ale z tego co znam Maćka, to już powiedziałem tam, że wątpię, że Maciek mógł się w taki sposób zachować, aby sędzia od razu go wyrzucił z boiska. Graliście w dziesiątkę, mimo to no siedliście na Lechie, można tak kolokwialnie powiedzieć, ale ta kontra okazała się dla was zabójcza. Tak, graliśmy trójką z tyłu, jedna prostopadła piłka, niestety nie udało się zatrzymać Grzelczaka, wyszedł sam strzelił, szkoda, bo mieliśmy jeszcze swoje sytuacje. Coś musi być w tym Bełchatowie, skoro Lechia wygrywa pierwszy mecz na wiosnę, Grzelczak strzela pierwszego gola od 13 kolejek, Lechia strzela 3 gole w jednym meczu, też od niepamiętnych czasów. No tak, to na pewno boli, ale musimy przeanalizować ten mecz na chłodno i skoncentrować się na pozostałych 6 kolejkach. No tak jak powiedziałeś, mnie naprawdę boli bardzo ta porażka, bo ja jestem sympatykiem Arki i naprawdę wyszedłem dzisiaj na to boisko, chciałem, abyśmy pokonali Lechię. Widmo spadku zagląda po raz kolejny w oczy. No, trzeba być realistą, na pewno jeszcze ta sytuacja nie jest na tyle komfortowa, abyśmy mogli mówić, że utrzymaliśmy się w lidze, dlatego trzeba dalej walczyć i zdobywać punkty.